Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Verti, a to Skyrim, tak, The Elder Scrolls V. Na moim kanale pojawia się nowa seria, choć nie skończyłem jednej serii dość oczekiwanej na takim moim kanale, Tomb Raider Anniversary, ale chodziło o to, że po co mam na jednej serii iść, jak lepiej iść na dwóch. Czekajcie, może sobie zrobić tak. Ustawienia, dźwięk. I trochę sobie podgłośnię sobie muzyczkę, żeby było tak fajnie efektowniej. I efekty są na fulla, what the fuck? Dobra, kroki, głos, muzyka, może sobie podgłośnię, będzie tak fajnie, dobra. I sobie słuchajcie dialogu, ha. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas, i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwo zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi. Właśnie, tak. Zaczęło się od tego, że było chyba takie cesarskie dominium coś takiego, zaczęło się od tego i Skyrim podzieliło się po prostu na gromowładnych i na cesarskich i na Talmor. Talmor to jest taki jakby jeden największe miasto, które rządzi jakby Skyrim, coś takiego. Ale są też siwo brodzi, którzy chcą że zakończyć tą wojnę. Dobra, my będziemy gromowładnymi, bo już ogólnie grałem początek, ale chodziło o to, nie nagrało się, bo grałem w rapsy mi to tam dupa. Jest z tego bita była. Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Dom. Ja pochodzę z Rorikstead. Ale ty nie Nord. On jest Nord. On też jest Nord. Ja nie będę Nordem. Ty jesteś Nord. Nie Nord. Nie Nord. Generał Tullius, Tullius. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Generał Tullius. Zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. No, są ogólnie elfy. Talmor. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Hej. Dobra, i tu jest już koniec trasy. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Czekajcie, no naprawdę, to mi trochę wkurza, bo... Może czekajcie, może podgłośnię sobie tutaj... U siebie po prostu. Koniec trasy. O, może jest lepiej, dobra. Ciekawe, bo będzie to słyszy, bo jest bardzo pewien. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju. Musisz im powiedzieć. Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka. Po kolei. Cesarstwo kocha. On te, tam też są. Przeklęte listy. Wolałbym być tam. Ulfik Gromowładny. Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt. Jarl Ulfik. Ralok z Rzecznej Puszczy. I teraz on. Lokir. Nie możesz tego zrobić! Stój! Nie zabijesz mnie! Łącznicy! I dup. Jak w nogę Perfini dostał, idźcie tam, patrzcie w nogę. Ale co ja? Ja nie chcę! Nie! Zostawcie mnie! Ja tylko kapustę sprzedaję! My ogólnie, jak będziemy grać, to... Wow, jaki szywy ryj. Czekajcie, dobra.
No ogólnie jak będziemy grać, to będziemy grać chyba leśnymi elfami, bo już wam przyznam, o co chodzi w leśnych elfach. Członkowie klanu zachodniej Puszczy Valent, zwani także jako bossmerowie, leśne elfy to dobrzy zwiadowcy i zbudzenie. W całym Tamriel nie znajdzie się lepszych łuczników niż oni. Mają naturalną odporność na trucizny i choroby, potrafią też kontrolować zwierzęta, aby walczyły po ich stronie. Więc bardzo mi się przyda to ostatnie, kontrolować zwierzęta. I ja będę ogólnie łucznikiem, bo jakby tej klasy nie było, to osobiście naprawdę wziąłbym tego kota, bo kot też jest dobry, ma pazury, tak? Szybcy zwinni i są... mają talent do cichego poruszania się, mogą być doskonałymi złodziejami, wszystko to wiem, widząc w ciemności, zaś w walce mogą korzystać ze śmiertelnie groźnych pazurów. O to też chodziło, ale ja powiem wam, wezmę sobie tego leśnego elfa, bo naprawdę dobry jest, dobre ciało, wejdziemy sobie po prostu wygląd domyślny, tak, odcień skóry, duży taki ciemniejszy i postura trochę taki o. No i głowa. Cera. No, może cerę weźmiemy sobie taką i pył, teraz tak, pył. Może weźmiemy taki, o, też ładny. Kolor pyłu, taki, pasował do skóry, blizny, mogę mieć jakąś taką bliznę. Barwy wojenne, nic. Twarz, tego nie będziemy ruszyć, tego to będziemy ruszyć. Oczy nie ruszamy, kolor oczu też nie ruszamy, bo i tak się są takie dziwne kolory oczu, więc jest spoko. Tego już też nie ruszamy, brwi nie ruszamy, bo ja nie chcę się ruszyć tego. Po prostu jestem leniem i tyle. Usta. No, usta sobie zostawimy, tylko jeszcze sobie mam kolor ust. Mam sobie... Nie, zostawię, bo powiem wam, nie chcę mieć szminki na ustach. Tak. Szerokość. Wysunięcie ust. No i tyle. Tyle powiem wam. Włosy. Przecież nie. Wow! Dobra, nie chcę mieć takich włosów. To jest ładna fryzurka, ale my sobie weźmiemy sobie tą. To jest tak ładna, taka święta. Zarost, weźmiemy sobie taki może zarościk piękny. I kolor włosów weźmiemy sobie czarny. Tak. Albo nie, weźmiemy sobie taki brąz ładny. Dobra? Albo taki. O, taki jest fajny. No i dobra. R. Tak, chcę stworzyć. Poza Verti polsko. Otwierdź. Rzadko który elf wybiera się na samotną podróż do Skyrim. Skyrim. Co z tym? Nie ma go na liście, ale powinien już sobie jeździć, nie ma nie się. Czy jest na liście? Idzie z całą resztą gromadki. Wedle co? Ale mi sobie tam... W lasku. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Puszczy Valent. Za kapitanem więźnia. No to niestety, trzeba będzie iść, choć miałem laga przed chwilą, no dobra. Choć... A krzyny... Chyba nie nagrywa lagów, powiem wam. Ale fajnie, jak się odpalić. Krzyna sobie nagrać, fajnie. Wszystko... good. A krzyna się, powiem wam, dobrze nagrywa, bo... Teraz on trochę laguje, ale na tym nie laguje, zobaczcie. Jak pięknie jest. Zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? No nic takiego. Kontynuujcie. Wow. Generale Juliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Obrzędy. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą. Wy jesteś, jak sobie życzysz. Teraz tak dobra, jak sobie życzysz, a chcę iść sobie stąd, to nie możesz. Sovngarde woła. Sovngarde, jakby ktoś nie wiedział, to jest tam na górze. Tam za chmurami, tam za chmurami, za niebami. Dobra. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Główki nie ma. Teraz będę szedł ja. Czemu klęknąć nie mogę? Dup. Ingrid? Nieustraszony. Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. Niet!
Niet! Nie bierzecie. Niet. Znowu. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więzień. Bez wygłupu. Niet! Niet! Dobra. Biorą mnie. Oczywiście zawsze ja. Idę na pierwszy ogień. Znaczy nie, może na drugi, bo pierwszy. Ten. Fu. Fu. Nie. O, dobra. Tak samo, tak to możesz myśleć. What the fuck? Wartownicy, co widzicie? O, krzyk, to był krzyk. Strasz, zabierzcie ludzi w bezpieczne miejsce. O, a ja tu nie jestem człowiekiem. No i gdzie idziemy? Aha, tam. To się ma. Ule freak. Bum, bum. Up, 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 up. Up, 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 up. O. To idę. What? Ała. Ała, ogień. Jestem. Dobra. Okej. To jest Gunnar? To idziemy za nim. No to idziemy. Ała, ała, ła, ła. Idziesz? Kruszko? Jedziesz. Aż nie wypuszczę. Haha, widzisz? Jaki jest to koks. Dobra, idziemy. No idzie. Jedziesz. Chodź. Cześć. Jaki krzywy ryj. Ała! What? Ale mnie on zjadł. Ale mnie zjadł. Jak... kapista... Jak mnie zjadł! Ale Alduin... To jest chyba Alduin. I to jest takie najważniejsze, co jest w Skyrimie. Czyli za cesarskim, czy iść za gromowładnym. A, pójdę za gromowładnym. Ty. No to chodź. No to chodziaj. Ociaj mi tu. Ale to się tu ładuje, czekajcie. O, jest 12. Nie wiem, trochę czasem nagrałem, powiem wam, bo nudno trochę i... A Skyrim, to sam raz akurat takie dla dni. Co w tym gardzie, bracie? No co? Chyba tylko nam się udało. Nie powinniśmy narzekać. Op, op. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj. No idzie. Iii, pupę, pupę. Dobra, no. Topór wojenny. Broń, topór. Lak, strój. Tak, tak. Tak, tak, kurde. Tak, tak. Tak, tak. Raz lepiej. Zakładaj zbroję i machnij parę razy po
Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smog... Patrzcie. Czekajcie. Czy byś paliło, patrzcie. Czekajcie. Aha, nie, muszę mieć większy ogień. Dobra. Niech to. Z naszej strony nie można tego tworzyć. O-o. Kurde, jak ta gra mogła być tak dobrze zbudowana? Po prostu, nie wiem jak to oni zrobili. Dobra, no chodź. No i co? I co? Teraz tylko zabierzemy wasze rzeczy. Jest, mam klucz i znów lag! Dobra, już nie mam laga, odlagowało. Broń wszystkie. Cesarska zbroja. Potem sobie założymy jeszcze cesarskie buty. Cesarski miecz dwa razy. Tak. No i chyba tyle. No i ogólnie tak już wyglądamy. Haha. No dobra. Spoczko. No i otworzyły. Wszystko jest fajnie. Lecimy w dół. Kurde, szkłem pada. Spada. Kurde, żeby to jakoś... nie da się. Wracam te drzwi. Uj. Tam są. Kurde, nie wchodź, nie wchodź. Ten smog łatwo się nie poddaje. Kurde. Wiesz, czego tam potrzebujesz i... O nie, jak mogę nie zauważyć? Jak? Już! Naprawdę! Atakować nie mogę. Dobra, no. Zabity. Wszystko weźmiemy. Żeby potem sprzedamy sobie. Miksturka. Wino. Miksturka. Sól. Skrzynka. Beczka. O, jak już to. A czy to nie miksturka? A czy tam nic nie ma? Nie ma. Zobacz jeszcze tutaj, bo może tutaj być. Nic nie ma, nic. To idzie. Już, chodźmy dalej. Let's go! Tak jak mówi to ten. Zobacz, czekajcie. Kurde, jak to się zwało? To się zwało ten od tej film Black. On się zwał Mike Tyson. Let's go! I taka reklama z dzieckim autem. Jak to fajna reklamka. Spoko. Ale... O, biegnie się tak. Tak. O, trochę. Już. Tu jest jakaś torba. O, trochę. Książeczkę weźmiemy. Wytrychy nie załatwią sprawy. To złoto może nam się przydać, gdy już stąd wyjdziemy. Łap wszystko, co może się przydać i ruszajmy. Dobra. What the fuck? Jak go... Dobra. O, coś jest. Kurde. O. Jest, dobra. Iskry, miksturka. No i możemy iść. Nikogo nie ma? Zabić wszystkich. O, szkielet. O, 8 złota. Będę pozbawiać szkielety, bo przydadzą się. Znaczy nie szkielety się przyda, ale kasa z nich się przyda, bo to są czasami jest kasa. Dobra. To możemy iść. Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tulliusa. Nie mam zamiaru. Chodźcie. Naprawdę tylko raz ci uderzyłem, a... A widzisz! Moja kontra jest zawsze lepsza, najlepsza. To jest broń. Żaden strzał i długi łuk.
No, no bo i teraz ciebie nie trafię, tak? A, trafiłem. I ciebie też trafię. No nie mogę. Fucking git. Ale ty mi dasz strzał, nie? What the fuck? Co to jest? Powiedzcie mi teraz, co to jest? What? Czekajcie, z niego się... Wow. Czekajcie. I... O, jak przyjemnie. Jak przyjemnie, tak. Wow. Dobra, to idziemy. Idziemy. No co? Co chcesz łap? Masz? Widzisz, masz. Gówno. Idziemy. Jesteśmy podróżnikami. Z Bullerbyn. Wow, co tam jest? Jesteśmy podróżnikami. Z Bullerbyn. Mieszek. Miksturka. Szkielet. 4 złota. Tam coś jest. Jej to nic nie ma. Oprócz... Stątek. Idziemy dalej. Idziemy tam, gdzie prowadzi mnie woda. Misek. Idziemy dalej. Już... Nie! A, nie trafiliście, widzicie? O nie, dwa duże. A ja ciebie. Dobra, zabiję go. Możemy iść. Dużo oczu, wiesz. Ja też tak myślałem, że mam trochę za dużo oczu. Coś tam jest. Miesek! Nie! O, miesek i wino. Tak. O, jak piękny strzał. I o to chodziło. Niedźwiedzia skóra i dwie strzały moje. Chociaż było ich 3, ale spoko. Raz tam, tu. No i trzecie, tak. Powinno i 3 strzały. Dobra, nic. Tam nic nie ma. Idziemy w dół. Jest! Skyrim na mnie czeka. I wyszliśmy stąd. Legenda głosi, że najwyżsi smoczy kapłani otrzymywali jedną z 10 masek. Aha, ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest za maska. Bo oglądałem raz jego, jak przechodził grę. Był Sovngarde, nie? I przy Sovngarde jest taki gościu, który ma tą maskę. Gdzie mógł zabić, tak. O, smoczy, chciał się pozegnać z odcinkiem? Dobra. Dzięki za obejrzenie. Ogólnie, jeśli odcinek wam się podobał, nie zapomnij go ocenić, tej łapkę dodać do ulubionych. Oczywiście, ja nie mówię, że macie dać. Ja was zachęcam, jeśli chcecie, oczywiście. To jest coś innego. Dobra, jeśli odcinek wam się podobał, tam mówiłem. Dzięki za obejrzenie. No to cześć. Mam nadzieję, że zobaczymy się za niedługo w kolejnym odcinku. No to cześć. Czołem. Cześć.